kolegi Radziszowską, który do dzisiaj przeciwnie w naszej drużynie stali Rzeszów. Jest drużyna Górnika Łęczna. Górnik Łęczna to czwarta drużyna Górnik Łęcznej, jeszcze w miesiącu. Siódemką to Marcin Łosiek, ósemką Marcin Stromecki, z dziewiątką Aron Stasiak, z dziesiątką Krystian Burci, dzisiaj Erasmus Wierzchowski. Z numerem 2 Damian Kostkowski. Z numerem 4 na tutaj naszej drużyny Wojciech Rejny. Sasin. Sasin do środka strzału z prawej nogi. Aron rozpędza akcję, pędzi za nim Wójcik, próbował faulować, to mu się nie udało. Szczepanek naciskany, oddał futbolówkę Głowackiemu, ten do środka Plewka ma teraz troszkę więcej miejsca, zdołał odegrać do Chromińskiego i Chromiński faulowany. I zobaczymy, jak miejscowi rozegrają ten stały fragment gry. Rejman z uderzenie, piłka odbita od muru, Wójcik. Nadal Łęcznianie, piłka na lewej stronie. Zagranie do Stasiaka, szybciej jednak Kostkowski. Niedokładne wybicie Damiana Kostkowskiego. Stasiak po linii. Futbolówka jeszcze po rękach. Dośrodkowanie wychodziło poza pole karne. Naciskany Sylwestrzak i według arbitra nieprzepisowo. Wojciechowski przez środek, Tymosiak. Prawo Orłowski oskrzydla tę akcję. Ponownie Tymosiak, dośrodkowanie, ale wprost w okolice. Rusza prawą stroną Orłowski. Nadal Orłowski do Golińskiego. Nie, to Wojciechowski w polu karnym. Wojciechowski strzał i wydaje mi się, że po rękawicach Gerarda. Kostkowski świetnie wykorzystał to nieporozumienie obrońców Górnika. Strzał, ale broni Kostrzewski. Łęczna. Długie zagranie na Golińskiego. Goliński kontra Sylwestrzak. Goliński, linia pola karnego, odgrywa przed nią Wojciechowski. Przekłada piłkę na prawą nogę. Oddaje strzał. Jeszcze Wojciechowski. Arbiter pokazuje, aby napastnik... Przez środek Chromiński, ma więcej miejsca Głowacki na lewej stronie, gra jednak przez środek Chromiński, zaskakujące uderzenie. Dośrodkowanie kąśliwe za linię obrony, 1-0 dla Górnika Łęczna. Długi wyrzut piłki w pole karne, tak się dzieje. Koliński we własnym polu karnym, jeszcze Głowacki, dośrodkowanie, strzał głową i bramki nie ma. I oddał tu Stal Rzeszów. Ligienza. Walka z Wójcikiem. Ligienza podał piłkę rywalowi. Goliński. Szansa na drugą bramkę. Goliński broni to świetnie. Bieszczad. Pleskowski. W pole karne. Nieporozumienie zawodników Górnika. Głowacki próbował lewą nogą. Oraz zawodników z pola. Wybija Pląskowski. Jeszcze strzał Wójcika, potężny z 20. Ale naprawili Górnicy z Łęcznej swoje błędy. Plewka. Do niego zagrywał Rejman. Plewka rozciągnął akcję na prawą stronę. Tam Pląskowski, Pląskowski, linia pola karnego. Pląskowski na lewą nogę. Pląskowski strzał z daleka. Zablokowane to uderzenie. Mosler. Mosler na lewą nogę, Mosler zablokowany ten strzał, jeszcze Plewka, Pląskowski spalony, podniesiona chorągiewka sędziego asyst sezonu 2016-17 i 17-18, łącznie rozegrał 28 meczów ligowych w barwach drużyny z Lubelszczyzny. Teraz Chromiński, Mosler nadal Chromiński, strzał wewnętrzną częścią stopy, jeszcze Pląskowski głową broni to świetnie, Kostrzewski. Dochodząca do bramki Bieszczada. To nawet bardzo dochodząca, ale dobrze zachował się Gerard Bieszczad. Piłka na lewej stronie. Goliński. Zamienili się flankami zresztą Goliński z Lewandowskim. Piłka za linię obrony. Stromecki, Stromecki, ale ładne uderzenie, ale także świetnie zachował się Gerard Bieszczad. Rejman środkiem.
Plewka na prawo, Szczepanek. Szczepanek, strzelenie piłki w pole karne, zagranie głową, Pląskowski bliski dojścia, jeszcze Mosler z powietrza w ramach rundy jesiennej i dwa awansem za rundę wiosenną. Serdecznie dziękujemy za to, że są Państwo z nami i zapraszamy na kolejne transmisje na kanałach tvcom.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.